Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Pietrano. W dzisiejszym materiale chciałem poruszyć temat kobiety, dziewczyny na motocyklach. Co o tym sądzę? Jakie mam zdanie o kobietach na motocyklach? Szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest świętość, którą trzeba czcić, naprawdę. Gdyż to jest rzadkość, na szczęście coraz więcej kobiet zaczyna jeździć na motocyklach. Także dziewczyny, jeżeli kiedykolwiek miałyście chęci, myśli o tym, żeby zacząć jeździć na motocyklu, to czemu nie? Droga wolna, naprawdę. Ale jeżeli tylko i wyłącznie tego chcecie, w sensie was to kręci, bo jeżeli chcecie tylko poszponować, to naprawdę nie wyjdzie to na dobre, gdyż ciężko będziecie zdobywały umiejętności, do tego może to się skończyć bardzo źle. A tak poza tym, naprawdę, jeżeli widzę kobietę na motocyklu, nieważne w jakim biegu, od razu morda się cieszy. Motocykliski to jest to. Dobra, za ile? Za 1,5 kilometra zjeżdżamy. Bo będziemy cisnąć tamtędy lądówkami. Dzisiaj jest dość wiecznie, także jazda autostratami mija się z celem, naprawdę. A mieliśmy też cisnąć na Rotterdam, ale podobno tam będzie jeszcze bardziej wiecznie, także odpada. Próbowałem na dwójkę przepiąć i skończył mi się bieg. No ci nie przypiąłem, ale twarde lądowanie, aż mnie jajce zabolały. Nie wiadomo, może to jakaś służbistka, obywatelka, także lepiej nie wyprzedzać na podwójnej ciągłej. Szczególnie gdyż ja prowadzę, a jak wszyscy za mną polecą, to nie chcę mieć ich na sumieniu. A nie jestem na tyle bogaty, żeby za każdego płacić. Kurczaczki, z tego co widzę, to tutaj nieźle popadało. A jeżeli popadało, to może znowu dopadać. W moim rejonie, gdzie mieszkam, sprawdzam pogodę, to ma przez cały dzień w ogóle nie padać. Ale Holandia jest na tyle sprytna, że może padać 15 km dalej i to ostra ulewa. A przez cały dzień w innym miejscu w ogóle nic nie będzie padać. Także Holandia i wszystko jasne. Będzie teraz wyprzedzić. Także podsumowując dzisiejszy motovlog, dziewczyny, naprawdę nie bójcie się jazdy motocyklem. Zapiszcie się na kurs, jeżeli naprawdę to was kręci. I po prostu na kursie się dowiecie, czy to jest to, co kochacie, to jest wasza przyszłość. A jeśli po prostu na kursie nie będziecie mieli czegoś takiego, co do was ciągnie, to tak naprawdę, dobra, stracicie, załóżmy, te 10 godzin wyjeździcie i wam się to nie spodoba jednak. Chociaż nie można się poddawać, ale skoro naprawdę, jeżeli nie będziecie czuły, że to jest za ciężkie dla was, boicie się tego czy coś, to nie warto siadać. 10 godzin stracone, a nie będziecie po prostu robiły czegoś takiego, że kupicie motocykl, będziecie próbowały na nim się uczyć i tak naprawdę potem będziecie chciały go sprzedać, bo jednak będziecie myślały, że ta pasja nie jest dla was. Każda motocyklistka dla motocyklisty to jest księżniczka. Tak jak jest zwykle na memach to ukazane, księżniczki kiedyś, księżniczki dziś. Motocykliska to jest rzadkość, która jest naprawdę świetnie uznawana w świecie motocyklowym. Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że taki krótki motovlog wam się spodobał. My teraz ciśniemy. O, zajebało gównem. O, tak na zakończenie. O, zajebało. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, kliknięcia w dzwoneczek. No i co?
do zobaczenia niebawem. Pozdro. Ejcie, jedziemy w offroad, tutaj trawą pod wiatrak. Jedziemy w offroad, tutaj trawą pod wiatrak. No możemy zobaczyć, nie? No to dawajcie, to fajną fotkę też cykniemy. O kurwa. Nie wiem, jak te giksy tutaj wiadą. O kurwa. Chuj, tutaj tylko jakieś 5 metrów do dołu. Dam radę. Tu. Repeto. Ktoś jedz bokiem. I pamiętajcie, na każdym biegu ogień!